Witaj, ziomeczki, z tej strony Trial, w kolejnym odcinku z Hardzone 4. Na okazji Equestria War jako Republika Greifaldu. Czyli szarego rasu. Ostatni odcinku udało nam się wygrać tamtą wojnę, co nie powiem, było trudne, dlatego że polegało na tym, że na samym początku pokazywało, że no niby nasze dywizje są słabe. Po czym się okazało, że to nie była prawda. Tak, okazało się, że nasze dywizje aż takie słabe nie były. Teraz jest coś takiego, że powstała ta republika. Ta republika jest trochę przerażająca, ponieważ ona może nas zaatakować. Oni tutaj widzą, że biorą pożyczki od tego miasta, tylko że to miasto właśnie jest atakowane przez tych. Tylko że jest taki problem, że póki te dywizje nie wyjdą z tego miasta, to one nigdy nie zostaną pokonane. Super miasto. Więc nasza armia powoli się powiększa. Możemy sobie ulepszyć nasz High Command. Ale na razie to po prostu mamy taki problem, że w sumie nie mamy żadnych aspektów na kolejne wojny. Bo oczywiście musimy i tych zaatakować, tylko żeby to zrobić, to musimy się trochę przyzbroić. A może to być trudne, biorąc pod uwagę, że mamy mało manpowera, a przyszłość jest bardzo, nie jest dla nas bardzo jasna, że tak powiem. No już mamy brak manpowera. Ogólnie zapomniałem o tym, że mamy Field Marshala. Tak, specjalnie sobie wybrałem jeden cel, który dałby nam Field Marshala, ale skończyło się na tym, że nie mamy. Więc powoli udaje nam się iść do celu narodowego, gdzie stworzymy po prostu wielki bank i będziemy mogli pożyczki robić. Fajnie. A później będzie coś takiego, że w sumie chyba tylko może będziemy mogli pójść właśnie w to drzewko. To jest takie drzewko militarne z... takie trochę dziwne, bo to jest militarne, jest 6 tych kompanii, ale żeby mieć... Tutaj jest, każda kompania jest do kogoś tam powiązana. O, przepraszam. Tak naprawdę tylko część będziemy mogli wziąć. Tutaj widzę, że się biorą. Tak naprawdę takie miasto jest łatwo pokonać, jeżeli masz dobrą gospodarkę. Możesz naprodukować strasznie dużo artylerii i po prostu spamić tą artylerią. I to jest mega proste, żeby to zrobić. Ogólnie to ja bym też zaczął produkować artę. Dlatego, że nasze dywizje by się im przydało mieć support artylerii. Okej. A tak, to jest jakaś religijna sekta. Na samym początku myślałem, że to jakiś taki normalny festiwal, po czym okazało się, że nie. To religijna sekta była. Tak. Dobra, więc tak, bierzemy tego gościa od obrony. Potrzebny będzie nam. I na razie nic przeciwko czołgom. Znaczy się, nasi przeciwnicy będą mieć czołgi, tylko że w głównej mierze możemy ominąć naszych przeciwników. Tak. Moje doświadczenie z każdej wojny z nimi. Tutaj możemy to dostać, jedno z tych, ale to trochę zajmie nam. Czy coś tutaj? Na razie was nie potrzebujemy. Tutaj by się przydało jak najbardziej rozwinąć sobie to, ale nic nie możemy. Więc w sumie możemy wydawać nasze punkty na decyzję. Weekly Stability. Może być. Tutaj. O! Nie stać ich. Tak robić. A tutaj co to jest? Hydraulic Drills. Okej. Ciekawe. Czy mam coś tutaj też takiego? Nie sądzę, żeby... Możemy to zrobić, to nie będzie. Nie, to nam zabierze trochę. Później nam odda. Zmieni się nam nie opłaca. Dobra, propaganda radiowa.
Więc czekamy. Już niedługo będą mogli od nas brać pożyczki. Bardzo chętnie bym chciał, żeby brali. Oj, i... Oj. Okej, okay, i w tym samym momencie kilkanaście państw od nas wzięło pożyczkę. Super. O, maści los. O, maści. O, maści. Okej, okay, może to nie daje nam aż tak dużo bonusów, ale daje nam strasznie dużo political power. Okej, okay, czy... Gdzie to jest? Officers. W takim razie możemy rozdać medale wam. Podoba mi się ten portret, nie powiem. Okej, okay. Na razie damy medale do obrony. Dlatego, że... Ło, maści los... A to jest ta dywizja, która wszystko przejęła, wszystkie miasta, okej. Okay. To wiele tłumaczy. Okej. Okay. Więc powoli sobie rozwijamy nasze wojsko. O, maści los. Jakby jeszcze nam dawało jakieś takie, wiecie, że bonusy do gospodarki to by było znakomicie, ale to daje nam po prostu political power. Co z drugiej strony jest też znakomite. Okej. Okay. Do lotnictwa, chociaż nie mamy lotnictwa. Okej, okay, możemy zrobić tutaj to. No nie, powiem teraz, tu mamy dosyć dużo tego. I plus jeszcze stabilność dostajemy. Ło, maści los. Czy wy macie pożyczkę od nas? Tak, macie pożyczkę. Cały świat bierze od nas pożyczki. Okej, okay, możemy nawet już to dać. Mamy tyle political powera, że już wszystko wykorzystaliśmy w większości. O, więcej populacji, nice. Też się przyda. Jeżeli możemy dosłownie w całym naszym kraju zwiększyć populację, bo stworzyliśmy... A, prywatną ochronę zdrowia, myślałem, że publiczną, okej. Okay. Wydaje mi się to, że zapewne naszym wrogom też daliśmy, tak, daliśmy oczywiście naszym wrogom. Ale w sumie nie, to aż tak nie obchodzi, dlatego że... No, koniec końców, możemy ich zaatakować. I tyle. Dobra, więc mamy tutaj ostatniego gościa. Mamy tego, ale tak naprawdę on jest słaby. Tego realnie byśmy chcieli. Trzy fabryki, no to powinniśmy sobie poradzić. Dobra, poczekamy na to, więc tak. Idziemy oczywiście, żeby jak najwięcej tego. W sumie teraz jak mamy political power i możemy to wykorzystać, to może te pożyczki... Okej. Okay. Tutaj była pewna ścinka, dlatego że doszło do wojny pomiędzy nimi a tymi. O, jakiś inny przywódca. Jeżeli chodzi, żeby przejąć ten teren. Tylko że teraz oni się wyzwolili i... I tej wojny nie będzie. Jej. A my mamy taki problem, że w sumie... My też jakoś nie mamy zbytnio, jeżeli chodzi o nasz rozwój dalszy. Więc na razie możemy tylko jedynie rozbudowywać się. Co też nie jest najciekawsze, ale w porównaniu do ostatniego, jak poszedłem, to tak, Flowena przegrała, a ci, o Jezu, ile się gości od nich odwróciło. Więc tak, trochę świat inaczej wygląda. Ci są odwróceni, ale są... Bunker support. Ale są w sumie... Nie są w wojnie z nimi. Okej. Okay. Więc... Nigdy nie sądziłem, że zobaczę Gryfa zakonnicę. Więc na razie tak to wygląda, no niestety, ale nasza rozbudowa jest o wiele wolniejsza niż rozbudowa tamtych państw. Co jest zawsze smutne, kiedy ty wolniej się budujesz od reszty. Więc na razie my nic zbytnio nie możemy porobić. Ja tutaj próbuję jak najbardziej rozwinąć nasze państwo, ale to też będzie trochę zajmowało nam czasu. Dobra, dawajmy tą agentkę. Wyślijmy was tu.
Więc w głównej mierze teraz musimy poczekać, jak tamci będą w wojnie, to wtedy moglibyśmy jakoś to wykorzystać. A na razie to nie mamy żadnych szans, żebyśmy coś zrobili. No tamci to też oni będą najpierw chcieli pójść naprzeciwko nam, co to będzie głównym powodem, dlaczego możemy się bać. Tutaj jak to wygląda, trochę się powiększy, więc jest ok. Więc na razie muszę jedyne co robić, to rozbudowywać się. Moglibyśmy zawsze forty porobić, ale wydaje mi się, że nie mamy aż tak dużo fabryk, żeby aż tak bardzo te forty podbudować. Tutaj w głównej mierze musimy sobie zaopatrzenie przygotować na kolejną wojnę. No niestety manpowera też nie mamy zbyt dużo, nie możemy go też powiększyć. Nie ma żadnych decyzji, żeby to zwiększyć. Dobra, zwiększmy sobie to. Więc tak naprawdę obecnie gameplay nie jest jakoś za ciekawy. To państwo tak naprawdę w sumie po tym ma problemy, żeby cokolwiek później robić. Więc w głównej mierze sobie możemy stać i nic nie robić. I to chyba będzie jedyna rzecz, którą możemy obecnie robić. Patrzę, co tutaj jest takiego ciekawego. Możemy to zrobić, tylko że to nic nie da. Tutaj wojskowe rzeczy to też nie są jakieś takie najbardziej rozwinięte. Więc na razie tylko możemy porobić gospodarkę. Weźmy sobie kolejnego agenta. W głównej mierze, żeby ci agenci... Możecie w sumie tutaj... No ten to już więcej ujmuje tych terytoriów. Więc na razie sobie tak rozstawmy ich. No i czekamy. Nic więcej nie możemy robić od czekania. Możemy sobie trochę karabinów ponaprawiać, chociaż nie jest to jakieś najważniejsze. Mamy zero manpowera, nie możemy go zwiększyć, bo byśmy musieli być w wojnie. Ostatnio jak zrobiłem tą wojnę przeciwko nim, to okazało się, że oni nie są tacy słabi, jak się wydaje. Co nie było, nie skończyło się zbyt dobrze dla nas. Tak naprawdę moglibyśmy spróbować, nie wiem, podbijać resztę państw. Dlatego, że w sumie i tak koniec końców chyba będziemy je atakować. Aha. Wydaje mi się, że jest to, tylko że w sumie nie ma sensu to. Bo jeżeli to mamy zrobić, to w sumie nic to nie zmieni. Musimy kontrolować to miasto, tylko że trzeba podbić w takim razie od tych. A oni są dosyć mocni. Tak. Więc na razie będziemy się tylko rozbudowywać. Nic więcej nie możemy zrobić. Lepsze karabiny. Mamy nieco... Kto to taki? Oni. Dobra. Dla nas to jest dobra wiadomość. To oznacza, że coś wreszcie się zacznie dziać. Pytanie jest, co oni tak naprawdę robią, że to nam to... To wypowie nam wojnę. Wypowie to wojnę z tymi i z tymi. Czyli to mogą się poddać bardzo szybko. Okej, więc tak, wystawiamy armię. Raz wystawimy, nic więcej już nie możemy wstawić. Jak tam ekwipunek? No, mamy pewne zapasy, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie się obronić.
Więc jedyne co... To było fajnie, gdyby ci zaatakowali, tylko że... Wiecie, mało co jest prawdopodobne, żeby oni zaatakowali. Czapka. No, nie widzę, żeby mieli jakieś tutaj... Widzę. Mieli tutaj jakieś cele do wojny, czyli że tamci się kompletnie zablokowali, nie mają nic. Nie mogą nic zaatakować. Super. Super, nie powiem. Okej, co tutaj możemy zrobić? Możemy tą infrastrukturę zrobić, możemy to zrobić. I w takim razie, co? Kiedy tam nas zaatakujecie? Oby nie za chwilę. Kurde, myślałem, że uda nam się. Dobra, możemy zmienić sobie, bo w sumie. Oni... No właśnie, chciałem powiedzieć, oni nam w sumie grożą. Dawajcie 25%. Okej, wygląda na to, że oni nas nie atakują. Ale my w sumie możemy ich zaatakować. Chodzi o to, że bardziej chcę, żeby po prostu przechodzić pomiędzy tymi prowincjami, które tutaj możemy przejść, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, dlaczego nie? Okej, powoli nam się manpower powstaje. Więc tak, jedną z najważniejszych rzeczy, które teraz musicie robić, to produkować tą jedną dywizję. A jedna dywizja musi być produkowana. Okej. O, da nam się przebić. Jej. Dobra, możemy się tutaj przebić. Nie wygląda. O, wygląda na to, że będziemy mogli się przebić. O, atakują nas. Okej, czas wyjść za rzekę. Rzeka to jest jedyne bezpieczne miejsce. Okej, widzę, że wy lubicie atakować jeszcze z dywizjami pancernymi. To nigdy nie jest dobre, kiedy ktoś atakuje z dywizjami pancernymi. Okej, przez rzekę nie będziemy was atakować. Ale was możemy tutaj przebić. Uj, w sumie wygląda, że tak, że oni tutaj padają. Tylko, że oczywiście muszą padać na tych prowincjach. Więc musimy odesłać przynajmniej z dwie jednostki. Ponieważ nam przejdą przez to. Okej, tutaj już nikt nie atakuje. Dobra, czy ta dywizja właśnie może przyjść? Oj, oczywiście musieli w tym samym momencie paść wszyscy. Czekajcie, czy... Czy mamy wystarczająco duży front? Mamy wystarczająco dużo dywizji? No, niby mamy wystarczająco dużo dywizji, ale zapewne będzie inna dywizja na region. Na prowincję. I nie możemy wystawić tą dywizję, dlatego że... nie. Oj, się przebili. Te czołgi są najgorsze. Ponieważ nic nie możemy z tymi czołgami zrobić. Okej. Dobra, wypchnijcie tą jedną dywizję, dlatego że musimy ją tutaj akurat przepchnąć. Jakby ta dywizja pancerna wyjechała, to by było
Fajnie, ale wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać. Nie. Możemy dać jakieś medale? Możemy dać. A, to są ci. Dobra, ostatnio dawałem im medale. Zdawaj defense, recovery rate i supply consumption. Tobie też defense damy. Więc w głównej mierze mamy jedną dywizję na prowincję. Przydałoby się po prostu znaleźć takie prowincje, które możemy przepchnąć, tylko że raczej nie ma już takich prowincji. A mamy bardzo małą armię. Możemy od czasu do czasu wystawiać dywizje, które w ogóle nie mają doświadczenia. No i jak tamci, tamtych wypchną za rzekę, no to nie ma już szans. Zerowo. A ci to sobie bardziej przygotowują, bo już mamy... Mamy już 0% szans. 0% szans na to. Ja się zastanawiam, jak niby to miało zadziałać. Może gdyby nie było tej rewolucji, która kompletnie, ale kompletnie zamienia to państwo w wielkiego potwora, to może wtedy mielibyśmy szansę. Ale nie ma. Nie ma tak. Więc jedyną opcją będzie, tak jak ostatnio mówiłem, no trochę poszukować. Tak, trzeba trochę oszukać. Dlatego, że nie ma sensu po prostu uznać, że takie, że o, bo to jest takie, że to musi tak być. Nie, nie musi tak być. Nigdy nie musi tak być. Więc poczekamy, jak oni nas zaatakują, bo nie widać, że się szykują do ataku. I my wtedy po prostu zobaczymy, jak to tutaj może pójść. Możemy policję tajną. Możemy teraz to drzewko wojskowe. O, właśnie, nas zaatakowali. Możemy dać defense. O, ktoś nam chce od nas pożyczkę. Nice. No. Ta, no, ten ma mało sensu, nie powiem. Wiecie co? Czas oszukać jej. No, bo chodzi o to, że to państwo jest naprawdę mocne. Ono później będzie oczywiście tam atakować. Możemy zobaczyć, ile mają dywizji. Mają 30 dywizji. I to na naszym froncie. Oczywiście na naszym froncie, mają tutaj też trochę. Ale tak, no, my mamy pojedyncze, oni mają tutaj kilkanaście dywizji. O. Dobra, w takim razie tak, usuwamy wam te dywizje. No, wszystkie. Wszystkie dywizje usuwamy. Macie coś w produkcji? Nie, nie macie. Nic. O, macie, zapomniałem, jak się nazywamy. Tak, debug. No i teraz przyjmijcie wszystkie punkty zwycięstwa. No, już nie chcę się... Znaczy się, tak naprawdę nie mamy kontentu, żeby ich zaatakować, więc zgaduję, że to jest bardziej... Polega to na tym, że... Okej, okay, może jak będzie wojna, to się wam jakoś uda. Może. Raczej nie. Raczej prawdopodobnie nie. Raczej w ogóle ci wam się nie uda. Więc no ci anarchiści może mieliby jeszcze jakieś szanse, ale no nie ma tak. Nie ma. Okej. Wydawajcie mega agresywnie, bo zgaduję, że się zrespią dywizję. Bo anarchiści to tutaj mają trochę takich bonusów do tego. Mają tutaj w ogóle gospodarkę? O, ciekawe. Więc tak naprawdę... No, inaczej nie było sensu. No, gdyby, wiecie, tamto królestwo istniało, to mogło mieć sens, dlatego że to królestwo było mega słabe po tej wojnie.
Okej. No ci to się tak rozlewali tam na zachodzie. Okej, robimy tą decyzję. Czekajcie, czy my w ogóle wszystko zrobiliśmy? No mam jeszcze to. Dobra. A dlaczego tutaj nikt was nie idzie o tak? Okej, koniec. No, nie powiem, raczej nie miało sensu tego kontynuowania w takiej formie. No, przy tych państwach, gdzie są te duże, to zawsze jest trudność, żeby ogarnąć rzeczy. To nie jest jakieś takie, aż tak bardzo nie jest wykokszone, że tak naprawdę ten content to w sumie nie jest adekwatny do tego, co się będzie działo. I też jest możliwe, że nam skraszuje, bo zazwyczaj jak się aneksuje, to się skraszuje. Dobra. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, naszym kolejnym wrogiem będą ci. Więc trzeba będzie zrobić cały ten content. Okej. Wiem, że może się czuć oszukani, ale ja... Wiecie, ja już tyle serii prowadziłem, gdzie na samym końcu przychodzi jakiś wielki gracz i bum, i ginę, i koniec, i nic nie można robić. Więc już po prostu uznałem, że okej. Niech ta seria po prostu pójdzie dalej. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye bye, Trachon. No to, cześć!